Po świetnej, pasjonującej walce z Tuomo Eronenem z Finlandii jest Kamil Łaszczyk. Kamil, wszystkim gratulacje, fantastyczna walka. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że ta walka potrwała cały dystans, bo na pewno tu dużo też mnie nauczyło. Byłem trochę zmęczony, było to, nie wiem, widać, może nie było widać, nie wiem. No ale jest jakieś tam na pewno zmęczenie, było jest na pewno jakieś zmęczenie. Zawodnik był bardzo niewygodny, nie pasował mi. Próbowałem się wstrzelić w jego cios, byłem szybszy, ale nie mogłem się wstrzelić. Z powodu, że właśnie był Mańkutek. Chwilę zmienił pozycję na normalnego, co chwilę już zaczął mi pasować. No ale jednak wrócił na swoją pozycję. No, był niewygodny, fajna walka, myślę, fajnie, cieszę się, że podobała kibicom i oby tak dalej. No właśnie, w pierwszej rundzie przyjął taki mocny cios na splot słoneczny, że jęknął, że aż cała hala słyszała. Wydawało się, że to jest początek końca, ale okazał się twardszym zawodnikiem. Tak, tak, twardy zawodnik potrafił przyjąć, też bił mocno. Uderzył mnie tam jakimś ciosem, poczułem to na pewno lewym sierpowym. No silny zawodnik, doświadczony, też umiał boksować, nie był to jakiś kelner, więc no fajnie, oby takich więcej zawodników i trzeba łapać jeszcze większe doświadczenia i myślę, że będzie dobrze. Widziałem, że często spoglądałeś do narożnika, do Piotra Wiczeckiego. Czy realizowałeś wszystko, co Piotrek ci mówił? Tak, starałem się jak najbardziej rozluźnić. Troszeczkę mocno się spiąłem, bardzo chciałem. Jestem zawodnikiem, który chce mocno walczyć. Muszę mieć bardziej chłodną głowę, być jeszcze bardziej spokojniejszy i myślę, że będziesz lepiej. A jak byś ocenił to, co działo się wokół ringu? Publiczność, wspaniały doping? Tak, bardzo dziękuję publiczności za doping, bardzo mi miło. Na takich galach, gdzie jest taki doping, warto boksować i jest bardzo miło, naprawdę, bardzo dziękuję. Jaki jest teraz najbliższy plan? Nad czym musicie pracować z Piotrkiem? Na pewno teraz odpoczynek. Chciałbym na pewno odpocząć 3 tygodnie, nic nie robić, odpocząć od boksu. Trenuję naprawdę mocno, staram się robić na treningach 100%. Nieraz nawet za mocno, nieraz mi się zdaje, że przesadzam z tymi treningami. Trenuję naprawdę mocno, chcę być najlepszy. No i cóż, no, teraz odpoczynek, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Mój promotor ma dalsze plany na pewno dla mnie. Walczyłeś z Mańkutem, przed pojedynkiem mówili, że nie bardzo ci pasuje. Czy teraz zmienisz zdanie? Nie, był niewygodny, nie pasował mi, to jest prawdą. Biłem za mało lewego prostego, mogłem bardziej bić lewy prosty. No wiadomo, nie robiłem tego, co powinienem robić, co trener też mi mówił, lewy prosty, lewy sierp, więcej. Robiłem niektóre rzeczy, które trener mówił, za co bardzo dziękuję, za podpowiedzi. No i cóż, bardzo fajnie, że stoczyłem walkę 12-rundową, już drugą na takim dystansie, więc bardzo fajnie. Na pewno dużo doświadczenia. Zdobyłeś pas międzynarodowego mistrza Polski. Czy zamierzasz go bronić, czy nowe wyzwania? Czy zamierzam go bronić? To nie ode mnie tak naprawdę takie pytanie. Ja będę przygotowuję się do walki i boksuję. Kto to będzie? Nie wiem tak naprawdę. Ja wejdę do każdego, nie boję się zawodników, nie boję się wyzwań. Chcę po prostu boksować. Byłeś numerem 3 Federacji WBO, teraz jesteś numerem 7. Powiedz, będzie pojedynek mistrzowski pomiędzy Łomaczenko i Russellem Juniorem. Jak widzisz ten pojedynek? Myślę, że może wygrać Łomaczenko. Jest niewygodnym zawodnikiem, tego co widzę, loty na nogach. Umie bardzo dobrze pracować. Ludzie, promotorzy chcą, żeby ten zawodnik przyszedł jak najdalej. Był no, olimpijczykiem dwukrotnym, medalistą, mistrza zdobył, więc no, naprawdę jest dobrym zawodnikiem. Od takich zawodników, z takimi zawodnikami trzeba trenować, sparować. Wiadomo, są tak samo ciężcy zawodnicy, Solido, super zawodnik, wygrał tą walkę. Z takimi zawodnikami trzeba trenować, sparować, no i walczyć. No, czas pokaże, co będzie. Ja tylko trenuję i robię co w mojej mocy tak naprawdę. No właśnie, ty jesteś zawodnikiem, który realnie patrzy na swoje możliwości. Kiedy widzisz swoje szanse w walce o tytuł? Wiadomo, każdy zawodnik chciałby już od teraz, zaraz, już wchodzę do ringu i boksuję, wiadomo. Ale no, to nie jest tak, ja chcę wejść do ringu, kiedy będę już tego tak naprawdę pewny, że mogę zdobyć ten pas, mogę wygrać. Wiem, że jest wysoka półka w tej wadze, w mojej wadze. Jestem tego, no, widzę tych zawodników, widzę jak boksują, są naprawdę dobrzy. W mojej wadze chyba nie było żadnego mistrza z Polski, więc chcesz to zmienić, więc no, ja będę się starał to zmienić i będę trenował jak najmocniej. Teraz się pojawiła szansa walki o Mistrzostwo Unii Europejskiej. Jak rozumiem, no to wyzwanie podejmiesz. Ja podchodzę do tego, że boksuję z każdym, trener powie, promotor powie, będę boksował. Nie boję się naprawdę wyzwań, ale tak naprawdę to pytanie tak naprawdę do mojego promotora. Ja teraz naprawdę chcę odpocząć, na pewno nic nie robić przez jakiś czas, odpocząć od sali, od treningów, popływać trochę, pobiegać może od czasu do czasu i to wszystko. Kamil, na pewno zasłużyłeś na odpoczynek, dałeś dzisiaj świetną walkę. W takim razie życzę Ci samych sukcesów i tego, żebyś się dalej rozwijał pod okiem Piotrka i żeby przyszła ta mistrzowska szansa. Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców, dziękuję za doping. Pozdrawiam dziewczynę, która mnie też bardzo wspiera, która mnie pomaga w jakiś sposób, więc bardzo dziękuję. Do zobaczenia.